Twórcy, którzy powierzyli zarządzanie prawami ZX-owi albo tacy, których utwory są nadawane, na pewno są zainteresowani tym, jak zgłaszać utwory tak, żeby właśnie ZX miał je w swoich rejestrach i żeby mógł prawidłowo naliczyć tantiemy. I dzisiaj w kolejnym odcinku Save the Music z prawem porozmawiamy właśnie o tych zasadach zgłaszania utworów do ZX. Zacznijmy od tego, że każdy autor, który podpisał umowę powierzenia praw, ma obowiązek zgłaszać wszystkie swoje utwory. I z regulaminu zgłaszania utworów wynika, że powinien to zrobić w ciągu miesiąca od dnia, w którym publicznie udostępnił swój utwór na dowolnym polu eksploatacji. W tej chwili wraz z postępem technologicznym jest to naprawdę bardzo proste. Każdy twórca może założyć sobie konto w portalu ZX Online i za pomocą tego portalu dokonywać zgłoszeń swoich utworów. I generalnie to jest zasada, czyli ZX preferuje korzystanie z tego serwisu i zgłaszanie utworów online. Są utwory, które podlegają jeszcze zgłoszeniu na papierze, takim analogowym możemy powiedzieć. I są to utwory z kategorii wielkich praw. Natomiast reszta utworów, czyli wszystkie piosenki, czyli drobne utwory słowne, muzyczne, słowno-muzyczne, już podlegają zgłoszeniu w formie elektronicznej. Może warto wspomnieć jeszcze o tym, że już osoba, która skończyła 16 lat, może dokonywać samodzielnie tych zgłoszeń. Więc młodzi twórcy też mogą korzystać w bardzo prosty sposób z funkcjonalności portalu ZX-u. Zgodnie z załącznikiem do regulaminu, który właśnie mówi o tym, jak zgłaszać utwory online, takiemu zgłoszeniu podlegają utwory muzyczne, słowne, w tym scenariusze filmowe, dialogi, komentarze i słowno-muzyczne z zakresu małych praw oraz utwory stanowiące polską wersję językową do filmu obcojęzycznego. I tutaj czyli mamy te kategorie utworów, z czego wynika, że utwory z kategorii wielkich praw, czyli utwory dramatyczne, tam gdzie jest warstwa tekstowa, czyli sztuki teatralne, na przykład musicale, opery, czyli wszędzie tam, gdzie jest duża forma i jest jakaś narracja dramatyczna, która współistnieje też, może współistnieć z muzyką, to są właśnie utwory z kategorii wielkich praw. Natomiast zawsze w uzasadnionej sytuacji zawsze można zgłosić utwór w sposób analogowy, w sposób tradycyjny na formularzu, które są dostępne też w internecie do ściągnięcia. ZX Online, czyli ten serwis, w którym jedną z funkcjonalności jest zgłaszanie utworów, też ma takie funkcjonalności, które pozwalają na zgłaszanie utworów współautorskich, zgłaszanie utworów połączonych i zgłaszanie utworów, które są opracowaniami. Do tej kategorii można też dostać utwory, które zawierają jakieś sample czy katy, czyli jakieś takie krótkie fragmenty z innych utworów. I tutaj same czynności autora nie wystarczą, bo na przykład, jeżeli zgłaszamy utwór współautorski, to osoba, która to wykonuje za pomocą portalu ZX-u, wpisuje tego drugiego autora, ale ten drugi autor musi to zgłoszenie potwierdzić, tak, żeby to zgłoszenie zostało przyjęte. A jeżeli drugi autor nie ma swojego konta w portalu ZX Online, to wtedy musi się podpisać na właśnie tym fizycznym formularzu zgłoszeniowym, żeby taki utwór współautorski mógł zostać zarejestrowany. No i podobnie jest z opracowaniem, to znaczy autor utworu pierwotnego musi wyrazić zgodę na taką rejestrację utworu zależnego i co więcej, i współautorzy, i autorzy utworu pierwotnego i opracowania powinni określić się, jeśli chodzi o podział tantiem, czyli współautorzy
jak dzielą się między sobą właśnie tantiemami, czy to jest pół na pół, czy nie wiem, jeden autor ma 60, drugi 40. No a autorzy utworu pierwotnego i opracowania, no to właściwie autor utworu pierwotnego musi się wypowiedzieć, czy zgadza się na to, żeby autor opracowania dostawał jakieś tantiemy i jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Pewną nowością jest wprowadzenie tak zwanego zgłoszenia warunkowego. I to jest bardzo przydatne, kiedy na przykład mamy problem z naszym współautorem, który właśnie nie potwierdza zgłoszenia utworu online. I nie możemy się z nim skontaktować, nie możemy go do tego skłonić, żeby on to zrobił. I jeżeli upłynie 30 dni i taki współautor nie potwierdzi zgłoszenia, to autor, ten, który zgłosił, ma prawo do wszczęcia właśnie tej procedury zgłoszenia warunkowego. I tutaj w regulaminie jest mowa o tym, to jest ten załącznik numer 1 do regulaminu zgłaszania utworów, że współtwórca inicjuje proces zgłoszenia warunkowego poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie takiego zgłoszenia oraz złożenie oświadczenia o przejęciu na siebie odpowiedzialności za wszelkie skutki faktyczne, prawne i finansowe wynikające z rejestracji utworu na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu warunkowym. No, czyli to jest taka, taka sytuacja, że ZAIKS mówi: OK, możesz zarejestrować utwór współautorski warunkowo, ale jeżeli z tego powodu powstaną jakieś roszczenia, jakieś będą kłopoty, to już bierzesz to na siebie, tak? Z jednej strony to jest dobre, bo no nie blokuje możliwości w ogóle zgłoszenia takiego utworu współautorskiego, no ale z drugiej właśnie twórca musi wziąć na siebie ryzyko. No i jak to się odbywa? Właśnie jest wszczynana ta procedura i wtedy ZAIKS wysyła do tego drugiego współautora właśnie informację o wszczęciu tego procesu rejestracji warunkowej i ten współautor ma 14 dni na to, żeby potwierdzić zgłoszenie albo złożyć sprzeciw. No, gdzie uzasadnia, dlaczego tego potwierdzenia zgłoszenia nie chce dokonać. Natomiast jeżeli milczy, jeżeli nie robi nic, to ZAIKS rejestruje ten utwór zgodnie z pierwotnym zgłoszeniem. No, ale właśnie autor musi się liczyć z tym, że jeżeli to spowoduje jakiekolwiek kłopoty, to on poniesie odpowiedzialność z tego tytułu. Co się dzieje z takim zgłoszeniem? Generalnie jest ono rejestrowane w ZAIKS-ie i jest wydawana decyzja o tym, żeby właśnie utwór zarejestrować w bazie, ale w określonych sytuacjach, zanim ZAIKS dokona tej rejestracji, utwór jeszcze musi przejść przez etap sprawdzania go przez rzeczoznawcę. I to jest w takiej sytuacji, gdy dokonywane jest zgłoszenie utworu choreograficznego, utworu muzycznego z gatunku muzyki poważnej i to także w celu określenia punktacji, no jaka jest, jakby na podstawie której rozlicza się potem te tantiemy. Też jest rzeczoznawca bada zgłoszenia utworu z zakresu wielkich praw, czyli właśnie te dramatyczne, dramatyczno-muzyczne i też bada opracowania niechronionego utworu, czyli na przykład dzieła sztuki ludowej albo takiego utworu, do którego prawa już wygasły. Czyli jeżeli jest zgłaszane opracowanie, jakaś twórcza aranżacja takiego utworu, no to też najpierw taka aranżacja trafia do rzeczoznawcy, który właśnie bada, czy utwór może być zarejestrowany. Rzeczoznawca też może badać utwór wtedy, gdy pomimo spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia zachodzą wątpliwości, czy można dokonać rejestracji zgłoszonego materiału. Więc taka furtka, żeby no, w sytuacjach, które tego wymagają, rzeczoznawca też mógł zapoznać się z innymi utworami. Do zgłoszenia trzeba dodać utwór, który jest zgłaszany. I tutaj mamy bardzo szczegółowy załącznik do regulaminu, który mówi, w jakiej postaci ten utwór ma być załączony do zgłoszenia. Tutaj też możemy przejrzeć tak przykładowo, że ogólnie załącza się utwory w plikach cyfrowych lub w formie pisemnej. Natomiast no, te, które są w formie pisemnej i tak są digitalizowane potem, żeby były w bazie ZAIKS-u.
Jeżeli są dołączenia w formie pisemnej, to powinny zawierać czytelne podpisy na przykład. Co tutaj mamy jeszcze? Że utwór muzyczny może być rejestrowany, może być zgłaszany w postaci zapisu nutowego w formie pisemnej lub w pliku cyfrowym, ale też może być zgłaszany w postaci utrwalenia wykonania utworu w pliku cyfrowym, czyli po prostu za pomocą MP3. I to jest najczęstsza w tej chwili sytuacja, bo większość artystów nagrywa swoje utwory muzyczne, słowno-muzyczne i po prostu przesyła wraz z zgłoszeniem MP3, na której jest to nagranie wykonania utworu. No ale są jakieś inne tutaj już sytuacje, bardziej szczegółowe, to można sobie też poczytać ten załącznik. Na przykład utwór choreograficzny zgłasza się w postaci zapisu graficznego bądź w postaci utrwalenia wykonania utworu w pliku cyfrowym, czyli właśnie wideo. Czyli choreografię można zgłosić w postaci pliku MP4. I tutaj ten regulamin bardzo szczegółowo określa, jakie mają być formaty tych plików. Na przykład muszą spełniać takie parametry jak zgranie stereofoniczne, dwa kanały, rozdzielczość bitowa 16 lub 24 bity, częstotliwość próbkowania minimum 44,1 kHz. Więc jest tego trochę, jest tych szczegółów trochę, tak żeby to zgłoszenie było kompletne, czyli żeby zgłaszając załączać utwór w takiej postaci, żeby było wiadomo, no, jak on wygląda, jak on brzmi, co jest w tym utworem. Bardzo ciekawą sprawą jest to, czy takie zgłoszenie można potem poprawić albo zmienić, bo może być tak, że na przykład powstanie jakiś spór albo zgłosi się jakiś współautor. No i pytanie, co z tym zrobić? Czy można po prostu napisać do ZAIKS-u, że się zmieniło zdanie i zgłoszenie powinno wyglądać inaczej? Kiedyś nie było w ogóle możliwe zmienienie danych w zgłoszeniu i autorowi, który chciał dokonać takiej zmiany, no pozostawało skierowanie sprawy na drogę sądową czy zawarcie ugody, która była potwierdzona przez sąd. W tej chwili właśnie w nowym regulaminie jest przewidziana możliwość jednokrotnego dokonania zmiany zgłoszenia. Czyli podkreślam, że można to zrobić tylko raz. I co wtedy trzeba, jakie spełnić trzeba formalności? Regulamin mówi, że zmiana rejestracji może zostać dokonana na podstawie zgodnego pisemnego oświadczenia twórców lub współtwórców lub twórców utworów połączonych do wspólnej eksploatacji, które będzie wskazywało na to, no, jaki jest zakres tej zmiany i jakie jest uzasadnienie konieczności jej dokonania. I do tego oświadczenia powinna zostać załączona normalna ta dokumentacja zgłoszeniowa, która uwzględnia te zmiany i musi być załączone oświadczenie, że dokonujący zmiany ponoszą odpowiedzialność za jej skutki. W zakresie rozliczeń wynagrodzeń autorskich z tytułu eksploatacji. Ja myślę, że to bardzo dobrze, że została wprowadzona taka możliwość, bo czasem życie jest bogate i rzeczywiście są takie sytuacje, gdy takiej zmiany dokonać trzeba i dobrze, że jest taka możliwość. No natomiast jeżeli nie ma zgody pomiędzy współautorami na przykład i istnieje spór, no to już konieczne właśnie jest skierowanie sprawy do sądu i tutaj regulamin nam wprost mówi, że w przypadku sporu co do autorstwa zarejestrowanego utworu zmiana rejestracji może być dokonana jedynie na podstawie prawomocnego wyroku sądu powszechnego wydanego w przedmiocie ustalenia, no czyli jakby wyroku, który potwierdza, że ktoś jest autorem utworu i no, w związku z tym powinien być uwzględniony w tej dokumentacji ZAIKS-u. Może to być też ugoda zawarta przed sądem lub ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona przez sąd. I jeżeli z tego wyroku lub ugody wynika konieczność zmiany danych podlegających rejestracji, uprawnieni zobowiązani są do zmiany zgłoszenia utworu do rejestracji zgodnie z treścią tego wyroku lub ugody. Czyli tutaj już droga jest zdecydowanie trudniejsza. Zgłaszanie utworów może się wydawać sprawą skomplikowaną, ale
Myślę, że po krótkim czasie już twórcy bardzo sprawnie są w stanie korzystać z tych narzędzi cyfrowych, które za ich cały czas udoskonala, tak żeby twórcy mogli to zrobić jak najprościej, jak najszybciej, ale też żeby zachować standardy, czyli żeby ta dokumentacja była kompletna, żeby prawa wszystkich autorów były potwierdzane i żeby nie było problemów z tym, żeby stwierdzić, kto ma dostać tantiemy. A taka elastyczność w postaci możliwości jednokrotnej zmiany tego zgłoszenia też jest bardzo dobrym ruchem, jest bardzo dobrą zmianą w kontekście takiego realnego życia. Mam nadzieję, że te wszystkie wyjaśnienia były zrozumiałe i pomocne. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Save the Music z prawem.